Siemano panie i panowie, Tunuś na urlopie w Polsce, na urlopie, bardziej na bezrobotnym, bo się zwolniłem z firmy, w której pracowałem, chcę sobie zrobić EDO CC, mam kupę lat i chcę sobie zrobić naczepy i inne jeszcze kursy. Na same prawko, z tego co się orientowałem, zejdzie mi z 2 miesiące, jak zdam za pierwszym razem, a jak nie, to liczmy sobie 3, no albo gorzej. O co chodzi? Chodzi o to, że na lekarza trzeba się ustawić, na czuba i na ogólnego, i to już schodzi tydzień czasu. Później wydział komunikacji, też na za tydzień dopiero profil kierowcy mi wyślą na adres zamieszkania. Także już mamy 2 tygodnie. 25 godzin jazd, wyjeździć, to jest 2 tygodnie. Jakbym sobie ustawił dzień po dniu, jak byłaby taka opcja oczywiście. No i co? No i egzamin. Terminy 2-3 tygodnie. Teraz zamkniemy ten pierdolnik, żeby pani nie krzyczała. Też mogliby kurwa zrobić porządek z tą bramą. No kurwa, technicznie to. Dobra. Także tak sytuacja wygląda. Na razie jestem szczęśliwym bezrobotnym. A kto biednemu zabroni bogato żyć, nie? Hej tam. Dobra. Lecimy zobaczyć, co na tych szczelcach słychać. Także w drogę. Jewniemy się przez osiedle. Już tutaj lata nie byłem. Tam na wprost jest kryminał numer 2, ale nie idzie tam przejechać, bo jest droga w remoncie. Trzeba wszystko naokoło, troszeczkę chujowo. Osiedle Piastów Śląskich. Pamiętam, jak te osiedle budowali, znaczy pamiętam te ostatnie bloki, co będą tam dalej. Byłem mało lat, gdzieś tam między 7 a 9 lat. To się biegało po budowie i z piwnicy kradło karbid z beczki i później się odpierdalało różne dziwne numery. A dokładnie tutaj od 9, 10 i te tutaj 11, to wszystko było wtedy w budowie, lata temu. To już tam biegałem po budowie, stróż nas później kurwa gonił, wiadomo co jest 5. Tam chyba nie przyjedziemy, zobaczę. Kurwa, kask zapiąłem? Zapiąłem. A, chuja. Nie wolno, trzeba zawrócić. Nie przejedziemy tędy. Ładnie kurwa. A od nie mają kierunkowskazy, włączam. Dobry nawyk. Z powrotem. Ale pogoda zajebista. Dzwoniłem do kumpla do Olsztyna, to tam napierdala deszczem i 17 stopni. Tu w Szczelcach jak na razie bezchmurne niebo, grzeje w dupsko. Także trzeba wykorzystać ten dzień, sobie polatać, później jeszcze drona puścić. Chciałbym nagrać kamieniołomy dronem, bo tam zajebiste widoki są. Tym bardziej chciałbym nagrać kurwa zachód słońca, co ostatnio się nie mogę wstrzelić.
Mam nadzieję, że się uda. Mam w planie stare kamieniołomy na Dziewkowicach i te, co są prawie zamknięte, bo tam jeszcze dobywają coś, ale to już nie jest to, co było. No gdzie ta jedynka, kurwa? I zrobić taki właśnie filmik. Wolne. O, ten kamień, co tutaj jest, jak prawo jazdy na auto robiłem w 98 roku, kurwa, to też tam stał. Jeszcze tego nie usunęli, mamy 2.20, kurwa. Ale za to tutaj były jakieś ogródki działkowe. Wszystko rozjebali, zrobili na działki budowlane i proszę, można się budować? Można. Tutaj pucha. Troszeczkę inaczej teraz wygląda, widać, że jest po remoncie. Przedłużyli, bo tutaj był plac dla kierowców i mur się kończył tam troszkę dalej. Poszerzają swe terytorium. Sąd Szczelecki. O. Miałem tą nieprzyjemność tutaj kiedyś odpowiadać za swoje czyny, przez które aktualnie jestem w Holandii. Ta kurwa pajacu. Będą mnie tam kurwa trąbić. Sobie grzecznie jedziemy, bo przedwczoraj takie 50 na 50, bo nie byłem pewien do końca, ale zdaje mi się, że psiarskie za mną na bombach zapierdalały, bo sobie przyjechałem na światło jako pierwszy, a pamiętam, kurczę, przed światłami metr przed była linia ciągła, taki kurwa cwancik, i 200 metrów później jak ruszyłem, nagle patrzę, niebiesko za mną, ale to 4 samochody za mną, także podejrzenie mam, że to za mną, ale to mówię 50 na 50. No to co, żeby nie sprawdzać, czy się mylę, czy nie, no to redukcja 2 w dół, dziękuję, do widzenia, nie? Także co, Szczelce moje, malutka miejscowość, ale co, fajna, mi się tu podoba. Jebniemy się teraz przez plac Żeromskiego. O, żulineria stoi. Daj pan kurwa 5 zł. To się akurat tutaj nie zmienia. Zbliżamy się do ryneczku. Tutaj jest ogólnie Urząd Miasta i Gminy. Bary, sklepy itd. itp. Ruch zwalniający, ale technicznie go zrobiliśmy. O kurwa. Czarne. Co to się dzieje?
PKS Strzelcopolskie. Na wprost, tam gdzie 40 to są psiarskie. KPP Strzelce. Jebniemy się w lewo. Tutaj mamy Zetka numer 1. Puszka. Co oni tu kurwa kręcą? Na dobre i na złe? Albo nie. W prawo. I w prawo zobaczymy, co tam na rybaczówce słychać. Kurwa, wszędzie się budują, tu też jakaś hala powstaje. Ciekawe, co to będzie, muszę popytać znajomych, co są na bieżąco. Rybaczówka. Wędkarze sobie łowią rybki. Kiedyś tutaj jeszcze można było kajakami napierdalać. Ale to chyba lata do tyłu. Cynki dostałem, że trzeba uważać tutaj teraz na psiarskie BMW na rejestracjach OGL, że lotna ma. Właśnie nie wiem, czy ostatnim razem oni za mną nie ciśli, ale mówię, nie widziałem fury i to jest takie 50 na 50. Tutaj sobie właśnie dojeżdżałem, miałem Orlen i tutaj było 4-5 samochodów. I ja sobie stanąłem na tych światłach jako pierwszy właśnie. I patrzcie, i tutaj już jest kurwa ciągła, czyli tam jechać nie wolno. I chuj, nie wolno się ustawiać. I chwilę później mówię, ruszyłem i było io. Ewo kurwa. Dzisiaj grzecznie. Nie łapiemy mandatów. Bezrobotny w końcu jestem, nie? Ja pierdolę. Jechać, kurwa. Mam nadzieję, że materiał mi się nagra z dzisiaj, bo kurwa coś, ta siódemka znowu zaczyna szwankować. Zaczyna ją zacinać. Po prostu leci, nagle dup, stop, klatka. Nagrywa się dalej, tyle że dźwięk słychać, a obraz jest zawieszony. Jebnie się jeszcze tutaj raz, tylko że w stronę PKP. I później sobie strzelę rundkę na Opole. Także mówię, zwolniłem się w pizdu, robimy prawko C plus E, a bardziej E do C, bo C mam. I jak tylko zrobię, odbiorę, to spierdalamy do Holandii pojeździć troszkę. Mam nadzieję, że... O, tu mamy dworzec PKP. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo tutaj siedzieć, bo kurwa tam jakiś zapas pieniążków mam, wiadomo, nie? Nie jestem z tych, co żyją od pierwszego do pierwszego, kurwa, i na busa później pożyczają. Ale nie chciałbym przeginać. Także mam nadzieję,
szybko się uwinąć z tematem. Biorę pod uwagę z jedną, dwie poprawki, nie więcej. I dzida za robotą dalej. Na razie znudziło mi się zapierdalanie za czarnucha. 2 lata wystarczy. W tej firmie trzeba mieć, kurwa, troszeczkę honoru, a przede wszystkim ambicje, kurwa. A nie jebać fizycznie całe życie. Bo, kurwa, nie o to tutaj chodzi. Tylko trzeba sobie polepszać. Halo! Siema, Johnny! Co tam? No? A, okej. Na czym telefonie? 200 za wymianę oleju. 200 za wymianę oleju i zrobienie tego koła, co tak napierdalało, a pedał gazu przyszedł, ale nie ten, co trzeba. Jak sprawdzali, ile kosztuje mój, to wyszło, że nie 300, tylko, kurwa, do mojego modelu 700. To odpuściliśmy, nie? I na środę jest to ustawiony w Opolu, w Oplu, i tam będą go męczyć, co mu dolega, nie? No. Nie. W przednim kole lewym się okazało, że sprężynka spierdoliła z klocka hamulcowego, się odpięła i jak był klocek luźny, to mi napierdalał, nie? I taki odgłos miałem, jak jechałem po dziurach, jakbym puszki za sobą na sznurku ciągnął. No, a teraz sobie właśnie motorem jeżdżę i tak myślę na ten, jebnę się na Opole po szczelcach, które pojeździłem. Teraz myślę piznąć się na Opole, nie? No! Spoko. To. Dobra. Dobra, musimy się zatrzymać, bo ziomuś dzwonił, co tam z moją masterką, bo była u mechaniora na wymianę oleju i tam coś tam w kole napierdalało, bo tak mówiłem, wyszła sprężynka, z klocka się oczepiła, jakby chujem, nie wiem. Także co? No to ja zapierdalam. O! Radar, zapomniałbym. To jakie, kurwa, ustrojstwo. Cisnę teraz na Opole. I trzymajcie się, do następnego, yo!